26. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z miastem Gniwań. Czy komisja społeczna opiniowała? Tak. Poproszę przewodniczącego komisji społecznej, pana radnego Krzysztofa Pilasa, o opinię komisji. Komisja jednogłośnie opiniowała na tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby coś dodać? Proszę uprzejmie, pan wójt. Proszę państwa, ja spotkałem się z panią przewodniczącą, rozmawialiśmy na temat tej uchwały. Proszę państwa, i na gorąco po konsultacjach przygotowaliśmy małe rozszerzenie. Jeżeli państwo pozwolicie, to naprawdę niewiele zmienia tą treść, ale z panią przewodniczącą rozmawialiśmy na temat pomocy i wsparcia mniejszości narodowych, które jednak istnieją i na Ukrainie, i w Polsce. Tutaj mamy coraz więcej Ukraińców, którzy mają polskie korzenie, tam na Ukrainie są oczywiście Polacy. I w związku z tym drugi punkt brzmi w rozszerzeniu w ten sposób. Rada Gminy upoważnia wójta gminy Suchlas do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminą Suchlas a miastem Gniwań, w której zawarta będzie deklaracja wzajemnej pomocy i wsparcia mniejszości narodowych Polaków i Ukraińców, w szczególności w mieście Gniwań i w gminie Suchlas. Który będzie zawarta? Poproszę dalej. W której zawarta będzie deklaracja wzajemnej pomocy i wsparcia mniejszości narodowych Polaków i Ukraińców. W szczególności w mieście Gniwań i w gminie Suchlas. Dziękuję panie wójcie. Pan radny Pilas, proszę. Ja mam pytanie, jeśli pojawi się potrzeba poza miastem Gniwań, to też pomożemy, czy tylko ograniczamy się do tego, co pan powiedział? Organizatorem tej pomocy, konsultacji, wsparcia jest oczywiście partner ukraiński. Jeżeli do burmistrza gminy Gniwań przyjedzie ktoś, nie wiem, z Winnicy na przykład, pobliski, albo jakiejś miejscowości, która leży poza miastem i gminą, to tak, ale proszę pamiętać, że ta pomoc to nie jest żadna pomoc materialna, to nie jest jakaś pomoc, którego ja mogę państwu zaprezentować to, co mamy w umowie. Sekundę. Nie, tylko w mieście Gniwań i w gminie Suchlas, tylko i wyłącznie. Natomiast nie chciałbym wnikać w szczegóły, jak na przykład burmistrz Gniwania będzie sprawdzał dokumenty takiego człowieka. My na przykład mamy dodatkowo jeszcze wpisane coś takiego. Sprawy udzielenia informacji urzędowych. Jeżeli ktoś przyjdzie o informację urzędową, a nie jest dzisiaj mieszkańcem gminy Suchlas, to oczywiście, że będziemy udzielali informacji urzędowych. Wspierania rzemiosła i działalności gospodarczej. Chcielibyśmy, aby w gminie Suchlas w przyszłości na przykład mogły powstać startupy ukraińskie. Czyli w ramach LARC Office, żeby mogły się rejestrować firmy u nas na adresie LARC-u z Ukrainy. I też nie będziemy sprawdzali, gdzie zameldowany jest ten człowiek, tylko chcielibyśmy, aby ta spółka czy działalność gospodarcza po prostu zaczęła się rozwijać u nas. Świetnie to robi Kraków. W tej chwili mają ponad 300 podmiotów zarejestrowanych. Zresztą była konferencja w Poznaniu właśnie na ten temat, że pracownicy z Ukrainy wchodzą na wyższy poziom, jeżeli chodzi o rynek pracy w Polsce, że już nie tylko są najemnikami, pracownikami najemnymi, ale zaczynają prowadzić małe firmy.
i będą szukali jak najtańszych możliwości zaczepienia się w takich instytucjach jak właśnie inkubatory przedsiębiorczości, start-upy, takie LARG office i inne inne. I tego też to dotyczy. Pomoc w organizacji spotkań i utworzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych. Wnosząc to, pan ma jakieś rozeznanie, czy ta pomoc dotyczy pojedynczych osób, czy jest to większy problem? Czy pojedynczych osób. Czy podołamy temu, czy to nas nie przerośnie? Pojedynczych osób, jeżeli chodzi o kwestie tych start-upów, w tej chwili już współpracujemy z kancelarią, która jest doradcą w konsulacie. Mamy w tej chwili, nawet Państwo sobie nie wyobrażacie, jak dużo osób mieszka i pracuje na terenie gminy Suchy Las. Wystarczy do sklepów wejść sieciowych. Tak. I co jest bardzo dobre, oni też łamią pewien stereotyp ukraińskiego pracownika. Są sumienni, są rzetelni, są. Raczej takie opinie przeważają. Jeżeli chodzi o pomoc tą gospodarczą, te start-upy właśnie, to chcielibyśmy to umieścić w LARG-u. Czyli ten trzeci człowiek, który by się pojawił jako promocja gospodarcza, zajmowałby się współpracą właśnie w tym zakresie. Bo byłoby to już pod nowym biurem u pana Świerkowskiego. Na pewno, czyli nowe rejestracje w ramach LARG Office i krajowe, i lokalne, i te właśnie nakierowane na Ukrainę. Zresztą będzie, pojutrze będzie pan konsul na spotkaniu o 11:00, jest wielkim zwolennikiem właśnie tworzenia takich działań. Tak jak wspomniałem, w Krakowie działa i bardzo dobrze działa w Lublinie i gdzieś jeszcze w jakiejś małej miejscowości. Na ścianie zachodniej praktycznie w tej chwili nie ma takiego miejsca, gdzie można by to ruszyć. A jeżeli chodzi o konsultacje i pomoc, to mówimy o tych osobach, które pracują w Biedronce i które chciałyby się zapytać, jak na przykład wyrobić sobie jakiś dokument. I dwa razy w miesiącu, po 2 godziny, będzie pani mecenas, pracownica kancelarii Kacprzak i Partnerzy, która jest zatrudniona jako prawnik z Ukrainy i będzie tutaj na dyżurach 2 razy po 2 godziny i wypełnimy to, co jest tutaj zapisane. Ja jeszcze mam takie pytanie, panie wójcie, bo dotyczy to uzasadnienia. Proponowane priorytetowe obszary współpracy to wymiana pomiędzy stowarzyszeniami i mieszkańcami, wspólny udział w projektach, przy aplikacji o środki zewnętrzne, współpraca w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Czy w ramach tej współpracy również uwzględniona jest wymiana młodzieży, zapraszanie tak. naszych polskich dzieci tutaj do nas i też, żeby nasze dzieci z kolei mogły wyjeżdżać tak. na... Tak, rozmawialiśmy o tym, że w związku z tym, proszę Państwa, część z Państwa poznała wirtualnie gminę Kniwań, część z Państwa była. Nie no, tylko ja byłem. Dlaczego ja wspominam właśnie o tego typu współpracy, ponieważ tutaj jest co prawda współpraca pomiędzy stowarzyszeniami, ale bardzo często to wygląda to w ten sposób, że wymieniają wizyty, że tak powiem, zespoły ludowe, członkowie różnych stowarzyszeń. Natomiast mnie bardzo by na sercu leżało to, aby normalne dzieci, które chodzą do zwykłej szkoły, są polskiego pochodzenia, mogły przyjechać do Polski na wakacje w takiej czy innej formie. Też niekoniecznie, myślę, że można by zaangażować tutaj również i naszych mieszkańców, czy to w formie zabrania na przykład takiego dziecka na 2 tygodnie do siebie, do domu, z jakimś programem też wspólnie ustalonym z innymi, bo bardzo często niestety jest tak, że ta wymiana zagraniczna odbywa się tak stowarzyszeniowo, natomiast nie każdy ma zdolności wokalne, nie każdy ma zdolności taneczne, a są nasze polskie dzieci, czy też na Litwie, czy też na Ukrainie, które nie mają wtedy praktycznie możliwości uczestnictwa, czy wyjazdu, też których często nie stać na to po prostu.
Proszę Państwa, my spotkaliśmy kilka osób. Nie zdążyłem tutaj Państwu jakby przytoczyć pewnych faktów. Pan Chrapkowski, który chyba był właścicielem cukierni, zbudował kościół, był właścicielem pałacu nad Bugiem. Proszę? Cukrowni. On praktycznie stworzył tą miejscowość. I oczywiście dzisiejsza obecność polskich księży, palotynów, tam, no, z najciekawszą historią kościoła porewolucyjnego, jaką miałem okazję zobaczyć, bo kościół ten dwa razy stawał się fabryką maszyn tokarskich, a dwa razy na powrót stawał się kościołem neogotyckim. Fabryka była czteropiętrowa, mogę powiedzieć, więc ile pracy wykonano. Ale żeby też nie rozjeżdżać tematu. Państwa, i tam spotykaliśmy ludzi, którzy po prostu przyjmują nas na jakimś występie i okazuje się, że kilkoro dzieci jest właśnie polskiego pochodzenia. Mówią po polsku dobrze, ta tradycja jest przez rodziców, przez dziadków przenoszona, kultywowana. Natomiast bałbym się iść w kierunku jakiejś repolonizacji, jakiejś próby wysegregowania z tej grupy tylko i wyłącznie dzieci polskich. Jak to powiemy w sobotę, to oni nie podpiszą tej umowy. To znaczy, chcę powiedzieć głośno, jeżeli powiemy, że nas interesują tylko dzieci polskie na Ukrainie, to oni tej umowy nie podpiszą. Ogólnie no? Dzieci. Im zależy, jak ale nie tylko te, które właśnie są w takim zespole ludowym, ale też takie, tak, które nie są po prostu. Tak, oczywiście. Bo właśnie to często się podkreśla, że oni mają takie możliwości i szanse, natomiast reszta po prostu nie. Też mówiliśmy o tym, proszę Państwa, gmina, w której na Okrągło uczy się 1000 dzieci w szkołach, ma dwa ogniska, Dom Kultury, Centrum Kozackie, szkołę muzyczną na wysokim poziomie, nie chcę powiedzieć na bardzo wysokim poziomie. I te wszystkie jednostki, jeżeli tak można powiedzieć, bo nie wiem w jakiej formie one działają, w tych wszystkich jednostkach prowadzone są zajęcia dla 2000, czyli każde dziecko praktycznie w dwóch miejscach coś robi, albo jest w szkole muzycznej i w Centrum Kozackim, albo jest w jakimś tam centrum plastycznym, więc myślę, że na pewno mało jest dzieci, które nie aktywizują się w żadnym kierunku. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie współpracy z miastem Chniwań. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 15 radnych za. Uchwała została przyjęta, nosi numer 32 łamane przez 368 łamane przez 17. Rozumiem, że to była ta poprawka jest? Tak, wraz z poprawką pana. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do punktu 27 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jelonku. Nadaje się nazwę ulicy w Jelonku Świętego Michała. Przystępujemy, proszę Państwa, bardzo proszę o opinię przewodniczącą Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska, panią doktor Agnieszkę Targowską. Komisja jednogłośnie poparła projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Komentarze. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie nazwy ulicy Wielonku. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć,
Uchwała nosi numer 32 łamane przez 369 łamane przez 17. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o uchwały, to całość. Teraz przechodzimy do informacji. Informacje Wójta Gminy. Bardzo proszę Pani. Państwo, spraw komunalnych już tak bardzo szybko nie będę może omawiać. One się toczą. Tym właśnie też. Bardzo proszę o uwagę, tak? Remonty dróg gruntowych, których przypomnę, że mamy około 30 km na terenie gminy. Z informacji o realizacji inwestycji. Trwa przebudowa Kubackiego krańcowej Gajowej. Termin zakończenia robót to jest 22 lipca. Potem jeszcze odbiory w sierpniu. Także zakładamy, że ta inwestycja się w tym czasie zakończy. Trwa budowa infrastruktury w rejonie Lisiej i Kronowej Sprzecznej. Kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji, przede wszystkim w ulicy Sprzecznej. Wykonano już kanalizację wierzbowej i ogrodniczej. Trwa budowa ścieżki rowerowej na odcinku Meteorytowa Leśna. Ona pozwoli nam połączyć tą naszą ścieżkę ze ścieżką na terenie Poznania. Zresztą do której dokładaliśmy też swoje środki. I tutaj termin realizacji jest lipiec. Trwa budowa ścieżki Radojewo-Biedrusko. Już od wczoraj jest składziona nawierzchnia bitumiczna. I tu od razu nawiążę może z informacją o przetargach, że chcemy, żeby pierwszy etap, który będzie się finiszować na przełomie lipca-sierpnia, połączył się od razu z pracami w drugim etapie. Mamy ogłoszony przetarg, otwarcie ofert jest 28 czerwca, więc jest szansa, że praktycznie wykonawca następnego etapu pojawi się w jakimś ciągu. Mamy dzisiaj, to jest bardzo dobra informacja, oczywiście wojewoda podtrzymał decyzję z lidowską powiatu. To oznacza, że nie ma przeszkód prawnych dla realizacji tej inwestycji i nie ma też takich przeszkód faktycznych. Po tej decyzji wojewody spotkaliśmy się z panem nadleśniczym, z jego ludźmi w terenie. Już nie rozmawialiśmy o świetlistej Dąbrowie, o tym, że tej ścieżki nie można wybudować, tylko o tym, kiedy zostanie wytyczony ten pas i kiedy ruszy wycinka i kiedy ruszą prace. Także już jesteśmy na tym etapie, że tak powiem, w tej chwili inwestycyjnym i też pan nadleśniczy zapewnia w tej chwili, że już tutaj ze strony lasu nie będzie, nie ma tematu praktycznie. Budowa przedszkola to jest w Biedrusku, firma wybrana, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę i trwają prace nad projektem wykonawczym. Budowa przedszkola w Biedrusku. W Goleńczewie oczywiście trwa kwestia budowy kanalizacji z przebudową drogi ulicy Tysiąclecia. Termin w tej chwili związany raz z warunkami zimowymi, z przerwą zimową, a drugie z wymianą wodociągu, to zakończenie to sierpień 2017. Zakończono już rozruchy obiektów przepompowni. Do końca czerwca ma się odbyć odbiór kanalizacji już i przekazanie do eksploatacji akwanetowi. I akwanet przewiduje, że w lipcu już nastąpi możliwość zrzutu ścieków do tej kanalizacji. To też jest już dobra wiadomość dla mieszkańców. Oczywiście tą informację będziemy na bieżąco też przekazywać, kiedy to będzie możliwe, żeby mieszkańcy mieli tą wiedzę. W tej chwili już jest wykonany też wodociąg obiegowy, który pozwoli nam rozpocząć pracę nad tym wodociągiem właściwym, wymianie wodociągu azbestowego. Trwa przetarg na ulicę Dworcową, czyli na kolejny etap tutaj związany z kanalizacją. W Zielonkowie, Ata Technik, kanalizacja, trwają prace projektowe. Pierwszy etap zakłada ulicę Dworcową w Chludowie, odcinek od K11 do Zielonkowa.
Złotniki, budowa ulic, etap drugi, trwają prace na Bluszczowej. Złotniki, budowa węzła przesiadkowego, trwają prace projektowe i uzgodnienia. Zakończyły się już też prace takie w terenie, nie tylko prace projektowe, ale już widać w terenie te prace. Zakończyły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej w Pawłowickiej i Dworcowej. I rozpoczynają się prace budowlane kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej. Sieci wodociągowe w Goleczewie Pszenna, Rolna, Wiśniowa. Zakończono, to wykonuje ZGK. Zakończono prace związane z budową sieci na Wiśniowej. W tej chwili trwają odbiory. A w lipcu rozpoczną się prace przy wodociągu w Rolnej i Pszennej. Teraz kwestie projektowe. Szkoła w Goleczewie, jest złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Dworzec Goleczewo i dworzec Złotniki to są dwa tematy związane z samymi budynkami dworca. One, tak jak kiedyś już Państwu mówiłem, są wykonywane projekty techniczne. W tej chwili już trwa postępowanie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, co pozwoli nam startować potem w konkursie na związanym z rewitalizacją dworców, który ma być ogłaszany gdzieś tam na przełomie 3-4 kwartału. Budowa oświetlenia na terenie gminy, to są już inwestycje zakończone. Biedrusko-Jasionowa, osiedle Kamieni Szlachetnych, Jelonek Krótka, Schylas, Świt, Zielonkowo-Szkolna, Słoneczna i została zakończona przebudowa ulicy Stasankowej. Tutaj barierka na Żukowej była poruszana. Oczywiście kwestia do sprawdzenia. Dzisiaj mieliśmy taką obietnicę, że dzisiaj ta barierka będzie w końcu montowana. Wykonawca też otrzymał informację, że w przypadku dalszego zwlekania z pracami, między innymi z tą barierką, istnieje możliwość zerwania tej umowy. Także zobaczymy w dniu jutrzejszym, czy to pomogło. Przetargi, teraz parę przetargów. Ogłoszony przetarg na termomodernizację szkoły w Kludowie. Otwarcie 26 czerwca. Tutaj w warunkach przetargu narzucamy kwestię realizacji tej termomodernizacji w okresie wakacyjnym, czyli do końca sierpnia chcemy, żeby ta termomodernizacja była skończona. Ścieżka rowerowa, mówiłem. Ogłoszony jest przetarg na budowę ulic w Złotnikach 2, okrężna, graniczna, prosta, miła, działkowa, Żukowa, Cicha, otwarcie ofert 3 lipca. Przygotowywana jest dokumentacja na kolejne węzły przesiadkowe w Kludowie, Goleczewie, czyli na te węzły, na które pozyskaliśmy kolejne środki z ZIT-u. Planowana publikacja do 30 czerwca tego przetargu. W przygotowaniu też jest przetarg i tu jest planowane ogłoszenie do 3 lipca budowy parkingów w rejonie Truskawkowej i Jerzynowej. W przygotowaniu dokumentacja również na zakup wyposażenia teleinformatycznego dla urzędu. I czekamy na kwestię podpisania umów z Urzędem Marszałkowskim właśnie na termomodernizację i na węzły w Kludowie, w Goleczewie. Dziękuję bardzo. Kilka takich dodatkowych jeszcze uzupełniających. Państwa, dobra wiadomość. Dzisiaj o 8.40 dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych podpisał decyzję w sprawie przekazania gminie nieodpłatnie gruntu o wartości, nawet nie wiedzieliśmy, że to jest taka duża wartość, około 4 milionów złotych, na końcu Bogusławskiego. Teren aktywnej rekreacji i sportu. Jest to pierwszy etap. My mamy nadzieję, że pozostały grunt też zostanie w naszej gminie przekazany. W związku z tym będziemy mogli nasze zamierzenia inwestycyjne tam realizować. Długo to trwało, ale mieli problemy, czy kawałek zajezdny, który akurat wchodził w ten obszar, czy na tej podstawie prawnej można go przekazywać. Proszę Państwa, wysłałem pozytywną odpowiedź w imieniu gminy do inwestora, który złożył
oficjalnie złożył zapytanie o możliwość uruchomienia przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną bądź prawną w Złotnikach przy ulicy Łagiewnickiej, teren osiedla Złotniki Park. Inwestorem prawdopodobnie będzie właśnie firma budująca osiedle Złotniki Park, operatorem nie wiadomo kto będzie. Natomiast oczywiście, aby tak się stało, aby to się dopełniło, potrzebny jest wniosek zgodnie z ustawą w systemie oświaty, z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Taki wniosek spodziewany jest w najbliższym czasie. My jesteśmy zainteresowani oczywiście takim rozwiązaniem. Byłoby to przedszkole publiczne, gdzie gmina nie budowałaby tego przedszkola, a byłoby prowadzone jakby w imieniu gminy. Na zasadach finansowych, co jest ważne, identycznych dla rodzica, identycznych jak w każdym przedszkolu publicznym. Różnica polega na tym, że tam nie obowiązuje karta nauczyciela. To jest jedna z różnic. Nie wszystkie zapisy to nie widzi. Tak, faktycznie. No, mówi się potocznie, że nie obowiązuje karta, ale nie wszystkie zapisy. Te, które są tymi zapisami kodeksowymi, jeżeli chodzi o kodeks pracy. Proszę Państwa, nie chciałem o tym mówić, to bardzo ważne dla nas wydarzenie, ale nie chciałem tego wplatać przy okazji dyskusji o LARG, żeby nie zabrzmiało to jak jakiś argument, ale w tym roku z wyjątkową przyjemnością przyjęliśmy nagrodę co roku przyznawaną przez Forbes i Newsweeka dla gmin o ilości mieszkańców do 50 tysięcy najbardziej przyjaznych dla biznesu. Do tej pory lokowaliśmy się różnie, na 4., 5., 6. miejscu. Nieraz to było w Świdnicy, nieraz we Wrocławiu, kiedyś w Katowicach. W tym roku pan zastępca odbierał nagrodę za drugie miejsce, wyróżnienie za zdobycie drugiego miejsca. Niestety nie przeskoczyliśmy gminy Lesznowola, która zawsze zwycięża, ale przeskoczyliśmy Sopot, który zawsze był przed nami, i gminę Tarnowo Podgórne. Czy jest to najlepszy wynik jak dotychczas? Jak dotychczas najlepszy wynik. Nigdy nie byliśmy chyba w trójce. Zawsze czwarte, piąte. No ja przypomnę, że mamy 130 firm w tym naszym systemie LARG Office. To one oczywiście są też wliczone. Proszę Państwa, odpowiadam Pani Sołtys Korek. Dzisiaj się spotkaliśmy. Do września jest projekt. Do września jest projekt, który ma rozwiązać ostatecznie sprawę ścieżki rowerowo-pieszej do Złotnik Wsi. Znaczy mieliśmy wcześniej, ale kolej okazało się, że nie chciała, że nie uwzględniła w szerokim pasie przejazdu. Kazali wjeżdżać na jezdnię dla samochodów, a my chcielibyśmy, aby to jednak było bezkolizyjne z ruchem samochodowym. Więc jak tylko będziemy mieli już wszystkie dokumenty, to wtedy możemy przetarg robić. Informacja z zebrania w Biedrusku. Rozmawialiśmy o zjeździe z 7. Pułku Strzelców Konnych, tak zwaną betonówkę. Jeden z panów pytał o możliwość zamknięcia betonówki dla ruchu samochodowego. Tak, istnieje taka możliwość. Natomiast część mieszkańców korzysta z tej betonówki, dowożąc na tyły tych szeregowców no, różne rzeczy do ogrodu. Tam chyba część nawet furtki ma. No, prawie wszyscy mają. Proszę? Wszyscy mają. Tak? Wszyscy? Więc teraz tak, pytanie, jak zamknąć, no to zamknąć. No to za chwilę mieszkańcy się obudzą, nie? Chodziło o niekompletny zamknąć, żeby można było od jednej albo z drugiej strony dojechać, po środku się po prostu ustawić, żeby nie było przelotów. To wziąć aerowy samochody, żeby nie było. No ja zrozumiałem, że od 7. pułku. Nie, żeby to nie była po prostu przelotówka. No dobra, to jeszcze sprawa otwarta. No.
Proszę Państwa, no nikt mnie nie słucha, jeszcze raz zapraszam. Państwo oczywiście już czujecie się zaproszeni, ale jeszcze raz zapraszam. Proszę Państwa, będziemy mieli wyjątkową liczbę gości w tym roku i Węgrzy obrodzili, i Górale obrodzili. Niemcy też dorównują kroku, bo też koło 8 przyjeżdża. No i grupa ukraińska razem z zespołem ludowym to jest kilkanaście osób. Więc będzie no, około 70. 23 osoby na scenie mają wystąpić. 23. No to będzie ponad 80 już. Także będzie dużo gości. Udało się ich wszystkich jakoś zakwaterować w miarę tanio. Oczywiście niezawodni się okazali werbiści. U werbistów też będą spali artyści. Również takie było życzenie werbistów, żeby to byli górale. Będą górale. Chciałem zapytać, czy już pani przewodnicząca ma może informacje na temat ilości osób z Rady, które jechałyby na sesję nadzwyczajną, tak nazywają cały czas koledzy i koleżanki z Koronina, 21. Nie mam jeszcze, bo chciałam ogłosić informację. Aha. Dobrze, to tylko jeszcze dwie informacje. Proszę Państwa, wszystkie stowarzyszenia, których jesteśmy członkami, oprócz WOKIS-u, uzyskały absolutoria. To nie oznacza, że WOKIS nie uzyskał, tylko WOKIS ma 28. Dlatego do tej pory wszystkie. I wszystkie spółki komunalne, również zarządy, jednoosobowe przeważnie, w przypadku GCI dwuosobowy zarząd, również uzyskały absolutoria. No i informacja taka, która część z Państwa była, miała okazję. Najbardziej dwaj rozpoznawalni urzędnicy naszego urzędu właśnie wybrali się na emeryturę. Pan Jerzy Kiedrowicz, którego na pewno wszyscy Państwo znacie, pani Aleksandra Taterka, rewers Taterka również osiągnęła ten wiek, gdzie mogła podjąć decyzję o przejściu na emeryturę. Wszystko? Tak, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje przewodniczącej i w nawiązaniu do tego, o co pytał pan wójt. Pan wójt skierował pismo do Rady. Pozwolicie Państwo, że przeczytam. Otrzymacie Państwo również informację mailową z prośbą o odpowiedź. Szanowna Pani Przewodnicząca, w tym roku wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Podhala świętujemy 5. rocznicę podpisania umowy partnerskiej. Uroczystości jubileuszowe planujemy zorganizować zarówno w Suchym Lesie, jak i w Koroninie. Podczas Dni Gminy Suchy Las obok występów zespołów ludowych będzie miało miejsce m.in. posadzenie drzewka przyjaźni. Natomiast w ramach obchodów koronińskiego lata nasi partnerzy pragną zorganizować uroczystą sesję połączonych rad gminy Suchy Las i gminy Koronin, podczas której wyświetlony zostanie film o dotychczasowej współpracy. Załączam wstępny program obchodów w Koroninie z propozycją zorganizowania połączonej uroczystej sesji 21 lipca, licząc, że uda się skompletować skład gwarantujący kworum. Jest to, proszę Państwa, pobyt w dniach 20 lipca do 23 lipca. Wyślę Państwu jeszcze informację pisemną i będę prosiła o zgłaszanie akcentu. Następna informacja. Regionalna Izba Obrachunkowa przesyła nam 5 czerwca wpływ do urzędu. Według właściwości różnego rodzaju uchwały. Także pismo to do wiadomości. To jest już skorowic uchwał. Także proszę się zapoznać, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany. Następnie Regionalna Izba Obrachunkowa, data 12 czerwiec. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w odniesieniu do uchwały z dnia 25 maja 2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Sprawa będzie rozpatrywana.
21 czerwca była rozpatrywana w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy zna pani skarbnik? Nie ma, także już nie zapytam, ale będziemy mieli informację na następną sesję. Również wpłynęło pismo 29 maja od Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Edukacja dla Bolęczewa do zapoznania się dla państwa w biurze rady. Również od pismo od wojewody, który nadal oczekuje na pisemne wyjaśnienie ze strony rady w zakresie zawartych w skardze z dnia 24 stycznia pod jej adresem zarzutów. Chodzi tutaj o sprawę państwa Grewling. Taką odpowiedź do wojewody wielkopolskiego przekazałam. Następnie wpłynęło wniosek o zwolnienie z opłaty do pana wójta, także dla nas informacyjnie. Następnie od komisji rewizyjnej, naszej komisji rewizyjnej, wystąpienie pokontrolne, także też do państwa zapoznania się w biurze rady. Izba Regionalna Obrachunkowa w Poznaniu stwierdza, że uchwała numer 30/337/17 z dnia 27 kwietnia zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchy Las podjęta została z naruszeniem przepisów powołanych w treści uzasadnienia, ale naruszenie prawa ma charakter nieistotny, tudzież uzasadnienie również dla państwa w biurze rady. Następnie mamy sprawozdanie z realizacji programu współpracy w roku 2016 gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Także też dla państwa do zapoznania się w biurze rady. Następnie wpłynął protest sprzeciw mieszkańców na budowę stacji paliw i zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 786/6, 786/7 wraz z podpisami. Także też dla państwa do zapoznania się, chociaż większość radnych otrzymała już. Następnie oświadczenie pracowników ZKP Suchy Las, to mieliśmy na dzisiejszej sesji. I pismo, które wpłynęło do rady. Jest to odniesienie się do wniosków pokontrolnych pana wójta w związku z przekazaniem według właściwości wójtowi gminy Suchy Las w dniu 13 czerwca 2017 roku wystąpienia pokontrolnego referatu promocji gminy Suchy Las. Składam odwołanie od wyżej wymienionego wystąpienia do rady gminy Suchy Las. Podstawą odwołania jest brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wystąpieniem pokontrolnym a protokołem z 13 stycznia oraz naruszenie zasady bezstronności kontrolujących. I panie mecenasie, co się według właściwości, to co tu teraz to zrobić do pana mecenasa pewnie. Także przekażę to pismo do pana mecenasa, całość treści do zapoznania się w biurze rady. Następnie do informacji rady gminy. Do informacji Rady Gminy. Pismo, odpowiedź wójta gminy dla pana Alana Tasarza w odpowiedzi na pismo złożone w Urzędzie Gminy dotyczące wątpliwości co do prawidłowego przebiegu wyborów do zarządu osiedla Suchy Las Wschód, które odbyły się w dniu 17 maja. I tutaj wyjaśnienie pana wójta, też do zapoznania się dla państwa radnych w biurze rady. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pan Włodzimierz Majewski złożył interpelację oraz interpelację złożył pan radny Michał Przybylski. I to wszystko, jeżeli chodzi o informację przewodniczącej.